postaci Radosława Siedleckiego. Delegacja z wieńcą od pani premier Beaty Szydło. Przepraszam, proszę zejść. Halo, panie Mirku, proszę odejść, bo robię reportaż dla Telewizji Narodowej. Andrzej, kurde, musi akurat wejść pan Mirek, no. Jak widać, delegacja od pani premier Beaty Szydło. Beaty Szydło, składana jest wiązanka. Brawa dla pani premier. Brawa, brawa. Słuchaj, ty się nie przesuwaj do tyłu, bo widzę, że się przesuwasz. Troszeczkę do tyłu. Tak, 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 dobrze. Tak można? Już? Teraz niech złoży wieniec, zaraz dzisiaj, się umówimy do tyłu. Dobrze, dobrze. Jest dzisiaj pamięta o Romanie Dmowskim, że politycy polscy mają dzisiaj swoją nową twarz, jest to właśnie twarz pani Beaty Szydło. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Salut od Stronnictwa Narodowego. Salut od Wojska Polskiego. A my oczekujemy cały czas na pana prezydenta. Sugeruję, proszę państwa, żebyśmy tutaj podeszli bliżej. Ustawmy się tutaj przy tym stole. Bor prosi, żeby nie wchodzić na to miejsce przeznaczonego pana prezydenta, czyli na to pomieszczenie pod pomieszczenie. Tak, tak, proszę tutaj nie chodzić. Pan Bartłomiej Kurzeja znaczy, że jest osobą, która wyrzuciła tą statuetkę, żeby tutaj być. Osoby figurujące, czyli pan Rostas Radosław powinien mieć dostęp, ale proszę odchodzimy za to od komisji, żeby to było takie... Przepraszam, proszę zachować się, żeby muszę tutaj pan w stronie rządu. Janna Orzechowska proszona tutaj do pokoju, pan Ruch. Tak jest. Panie prezesie, zwracam się do prezesa Związku Sowieckiego, też proszę, który tor do przodu. Nie wchodzimy na ten pokój, ale otoczmy ten pokój takim wieńcem serdecznym. Do tyłu, było tutaj. Troszeczkę do tyłu, proszę państwa, nie dogadamy tak, się tak. Zaraz do tyłu, proszę tak, państwa, ale dobra. Tutaj. Tak, tak, dobra. Umówmy się, że ta linia, tak jak stoi funkcjonariusz, nie przekraczamy tej linii, dobrze? Dobrze. Bo asystujemy głowie państwa przy oddaniu honoru. O, jest Jan Sterzec, dzień dobry panie prezesie. Pan wiceprezes Stronnictwa Pracy. Pan prezes Ruch zostanie poddany kontroli antyterrorystycznej. Tak, tak. Możesz filmować, ale masz nie wchodzić na stoku. Dobrze, no to czyli ta odległość to jest sobie metra od stoku. Dobrze. Proszę się tutaj. Bardzo pana proszę. No dobrze. Do tego pana. To jest linia tego pana. Dobrze? Tam pod namiotami. Już o drugie. Ostatniej strony. Nie, przepraszam pana, bo ja chcę się filmować, to ja bym powiedział. Tak, tak, tak. Ja jestem z Zajska, z Pomorskiej, ty nie znam. Tak, abyśmy sobie nie wchodzili. Dobra, ale tu... No właśnie jest ten pomysł. Proszę państwa... No dobra, ale to przyjaźń przyjaźnią, a reporter reporterem. Pan Ryszard tak ma księgę pamiątkową. Albo ma być przekaz dla widzów, albo nie będzie. Poprosimy pana prezydenta, żeby się... Zrobić, tak? Proszę bardzo. Poprosimy pana prezydenta, żeby się wpisał do księgi państwowej, ale potem wpiszmy się wszyscy, żeby to udokumentować, że to wydarzenie miało miejsce. Dokumenty są bardzo ważne, dokumenty nie płoną. Także pan Ryszard Walczak ma tą księgę. Mokra jest jak cholera. Kamera mokra. Thank you.
Wśród osób zebranych jest grupa budowniczych tego krzyża. To są młodzi z Narodowej Wolnej Polski, sympatycy pana prezydenta Dudy, sympatycy Dmowskiego, Romo w pierwszej kolejności naszego bohatera narodowego. I tutaj chcę wskazać na tych dzielnych młodych ludzi, że przez cały tutaj tydzień i noc nie próżnowali i efekt tej działalności tutaj widzimy. Przesłanie jest bardzo subtelne. W 1901 roku nasi przodkowie postawili na Gierącie i to było powodem, że w Polakach obudził się duch niepodległości i powstanie Polski jest właśnie takim zwycięstwem ducha nad materią. Nie było, a jest. A to właśnie od tego, że był ten impuls patriotyczny. Polacy wtedy zaczęli jeździć masowo do Zakopanego. Wzbogacili się, szczególnie Polacy mieszkający w zaborze rosyjskim. Był taki lekarz w Warszawie, nazywał się Tytus Pałubiński, który zainicjował masowe odwiedzanie Zakopanego. I coś takiego się w Polakach stało, że po 1901 roku, kiedy w Lipcu na Pikotkowie postawili krzyż na Gierącie, Polacy zaczęli masowo zapisywać się do Narodowej Demokracji, do Stronnictwa Narodowego, do pana Dmowskiego i składki darowizny. I to trzeba pamiętać, że Dmowski, który nas reprezentował w Westalu, był bogatszy. To był człowiek, za który stały potężne pieniądze Polskie. Tak, pani prezes. Widzę. Tak, pani prezes, witam wszystkich, ale to jest za mikrofonem, tak? Tak, po wreszcie statuetki wymacie mikrofon i... No? Przepraszam. Po wreszcie statuetki wymacie mikrofon i... Przepraszam. Ale ja musiałem uwagić swoim kolegom z redakcji. Bo on też robi z tej samej redakcji. Wszystko telewizja narodowa. Tylko inne oddziały. Postawiliśmy krzyż, zaczął padać. Pół do piątej. Naprawdę. Na ambasadorowie Japonii i Rosji. Widzimy właśnie limuzynę z najjaśniejszym prezydentem Rzeczypospolitej, panem Andrzejem Dudą. Niezmiernie miło jest nam gościć już drugi rok naszego wspaniałego prezydenta Andrzeja Dudę pod pomnikiem Romana Dmowskiego. Szanowni Państwo, własność na placu, na rozdrożu. Pan prezydent Rzeczypospolitej. Prezentuj! Andrzej Duda. Pan Andrzej Duda. Proszę na moją komendę, baczność! Na prawo, bacz! Panie prezydencie, prezes Państwa Narodowego Ludwik Basiak melduje rozdroże w gotowości do uroczystego przyjęcia pana prezydenta. Czołem, panie prezydencie. Przepraszam, muszę pana cofnąć się, dziękuję. Co robią?
Proszę, może pan powiedzieć. Jeszcze chwilę przeżyłem wdzięczność za zdecydowanie pana podpania pana prezydenta Przewodnicząca i wszystkich. To jakie tak w kółeczko chodzić? Doktor. Radek, kurwa, nie. Nie bądź narowny. Widzimy wychodzącego właśnie pana prezydenta Andrzeja Dudę spod pomnika Romana Dmowskiego dla Telewizji Narodowej. Reportaż robił Radosław Siedlecki. 15 listopada 2016. Czekać głośni. Tutaj na placu na rozdrożu otwarte przez głowę państwa pana prezydenta doktora Andrzeja Dudę. Własność stopni. Panie prezesie, ogłoszę, zwracam się do pana prezesa szkolnictwa pracy, pana profesora Zbigniewa. Bardzo proszę. Dziękuję państwu za współpracę. Wzajemnie i zapraszamy za rok. Dzisiejsze święto jest najważniejszym świętem dla Polski. Dziewczynka pokonacjonu powstało skonan po 134 roli. Nasze państwo, rodziła się Polska. Było to jedno z najważniejszych zdarzeń w historii Polski. Bo w okresie powstania naszego państwa, ale po temu upadku jego odrodzenie nowoczesnego państwa polskiego w XX wieku było trzecim najważniejszym wydarzeniem w historii Polski. Obecnie jesteśmy w takim momencie, w którym odbudowujemy nasze państwo, umacniamy jego niezależność i suwerenność. Mam nadzieję, że budujemy społeczeństwo, które będzie społeczeństwem niezależnym w sensie politycznym, a również w sensie ekonomicznym. W tej chwili stoimy przed zadaniami, które mają zmienić nasz kraj w taki sposób, mogli być jednym z przewodniczących, a mam nadzieję, że liderem ekonomicznym i gospodarczym w Europie. Jest to dla mnie, ponieważ ta władza, która w tej chwili realizuje ten program, jest determinowana, żeby go wykonać i żeby osiągnąć sukces. Dziękuję bardzo. Uprzeja, dawaj, orzeźnie. Szanowni Państwo, całej Wielkiej Polsce. Myślę, że tutaj... wiązanka od pana prezydenta Andrzeja Dudy i od delegacji z kancelarii pani premier Beaty Szydło też wiązanka. Czyli nie ma ani telewizji, radia. Niestety nie mieliśmy takiego szczęścia właśnie, żeby pani premier uczestniczyła z nami w obchodach właśnie. Nie przyjechała pani premier, pani Beata Szydło, lecz przyjechała tylko delegacja, która złożyła w imieniu pani premier oto tą wiązankę właśnie.